Jeden stopień ciepła, a będzie jeszcze zimniej. Dzień dobry, KS Staszewscy. No i co, mamy zimę. Myślicie, że wtedy nie wychodzimy na bieganie? Wyjście jest naprawdę nieprzyjemne, ale już sam trening w zimie jest mega super. Trzeba tylko pamiętać, żeby się dobrze ubrać. Ja mam taką zasadę, że poniżej 0 stopni zakładam zawsze 3 warstwy. I zasada ta jeszcze mówi, że przez pierwszy kilometr treningu jest mi po prostu dość chłodno. Ale zyskuję na tym bardzo dużo, bo przez kolejne minuty, kolejne kilometry biegu jest mi w sam raz. U mnie warstwy biegowe około 0 stopni, poniżej 0 stopni Celsjusza to jest t-shirt zwykły, na to druga warstwa bluzy o grubości t-shirtu. T-shirtu czy t-shirta? I trzecia warstwa po prostu kurteczka, bluza ciepła biegowa. Ale nigdy nie zapominajcie o czapce i o rękawiczkach. Ja trochę nie lubię czapki, bo ona mnie zawsze gryzie, trochę mi spada. Ale słuchajcie, w sklepach jest taki wybór, że naprawdę można wybrać fajną czapkę i przede wszystkim rękawiczki, gdzie nie jest zimno w dłonie. Ja właśnie zbieram się na trening. Mam 3 warstwy. Na górze koszulka, na dole mam takie leginsy biegowe. Myślałem, czy nie wziąć takich grubszych spodni, one mają taką podwójną warstwę, ale to sobie zostawię na większy mróz. A na największy mróz można założyć i leginsy, i spodnie dresowe. Na górze będzie bluza. Mogę sobie regulować, czy będzie zapięta, czy rozpięta. Do tego dojdzie jeszcze bawka. I kurteczka biegowa. Takie przedłużona ochrona na ręce, ale ja i tak muszę założyć rękawiczki, bo mi jest zawsze zimno w ręce. Jeszcze czapka mogłaby być taka z daszkiem, ale to raczej na +3 albo taka sympatyczna czapeczka.